Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle. Witam pana, witam państwa, kłaniam pan się. Pracuje w Komisji Zagranicznej Parlamentu Europejskiego, więc śledzi pan takie wydarzenia jak wybory w Turcji, które już w niedzielę. I no, w Polsce siłą rzeczy mamy teraz inne kłopoty, ale wydaje się, że jest to jedno z ważniejszych politycznych wydarzeń tego roku. No, my jesteśmy bardzo polocentryczni, więc uważamy, że najważniejsze wybory w Europie, na świecie w tym roku będą w Polsce w październiku, ale obserwatorzy na świecie są raczej zgodni, że te najważniejsze będą w Turcji. Oczywiście Polska też jest krajem kluczowym. W Turcji wybory jednocześnie i prezydenta, i parlamentu, który liczy aż 600 posłów, ale to jednak olbrzymi kraj, bo populacja przeszło 80-milionowa. No i po raz pierwszy w ostatnich dwóch dekadach rządząca formacja, partia Rozwoju Sprawiedliwości i przede wszystkim sam prezydent Erdogan mogą przegrać. Jeszcze nigdy w ciągu tych 20 lat rządów Erdogana, przez pierwsze 11 lat jako premier, potem 9 lat jako prezydent, Erdogan nie był tak blisko porażki, choć oczywiście zobaczymy, że tak się stanie. Jego konkurent Kemal Kılıçdaroğlu, zwany hinduskim Gandhi, ponieważ rzeczywiście jest dość podobny do Mahatmy Mohandasa Gandhiego, przywódcy Indii sprzed 80 lat, w większości sondażów prowadzi, natomiast ostatnio zrezygnował jeden z dwóch pozostałych kandydatów, to jest taki centrysta, liberał, i jego głosy zapewne trafią właśnie dla tego głównego kandydata opozycji, Kılıçdaroğlu, i to na pewno jest wzmocnienie tego obozu przeciwników Erdogana. Erdogan rządzi od 20 lat, więc opowieść o tym, co udało mu się zrobić, a co nie, byłaby dość długa. No, dzisiaj, jak czytamy na targu w Konstantynopolu, w Istambule, ziemniaki po 5 zł, cebula po 6,40 zł, a inflacja 44%. No tak, to prawda, choć była już znacznie, znacznie wyższa, ale mimo inflacji Turcja rozwija się gospodarczo całkiem dobrze i ma bardzo ekspansywny eksport, zwłaszcza do obszarów, które w sensie kulturowym, cywilizacyjnym i językowym, historycznym, no, należą do tureckiego obszaru wpływów, chociażby Azja Środkowa, Azja Postsowiecka, gdzie na dawnych 5 republik Związku Sowieckiego, od Kazachstanu poczynając, na Turkmenistanie kończąc, 4 to są republiki mówiące językami opartymi o turecki. No tak, trochę to na Polskę, gdzie opozycja atakuje w kontekście drożyzny, inflacji, a rząd przedstawia autentyczne dokonania, rzeczywiście jest faktem, że tutaj ma się czym Erdogan pochwalić, zarówno gdy chodzi o kwestie budowy kolei, bardzo szybkich kolei, nowych połączeń, jak i elektrowni atomowej, jak i olbrzymi rozwój przemysłu zbrojeniowego, łącznie z własnym samolotem myśliwskim. I tu, no, rzecz jasna, drony, które podbiły świata, przypomnę, że Polska
była pierwszym krajem NATO i Unii Europejskiej, który dokonał zakupu tych dronów, zanim jeszcze pobiły drony izraelskie na terenie Ukrainy, bo Rosjanie takich właśnie używali. Więc rozwój gospodarczy Turcji jest faktem i to znaczący, ale jest też zmęczenie Erdoganem. Pytanie, co przeważy? No, Erdogan doskonale wie, że to jest dla niego i dla jego formacji walka o wszystko, być albo nie być. To na czym polega ta polityka Erdogana, kiedy on przyszedł do władzy? No pamiętamy, tam 3 miesiące spędził w więzieniu za przeczytanie wiersza, który podobno podburzał. Także już po tym okresie. Czym Erdogan odróżniał się od polityków jakby przederdoganowskich? To przede wszystkim to, co chyba jest najważniejsze, on dał Turkom poczucie siły. Dał poczucie dumy narodowej i tego, że jest to bardzo ważny kraj, kraj, który kiedyś tworzył, można powiedzieć, imperium, i do tego się bezpośrednio Erdogan odnosił. Bardzo dobrze wykorzystywał turecką mniejszość na zachodzie Europy, dał tym ludziom w Niemczech, w Holandii, Belgii, Francji i innych krajach poczucie tego, że są częścią wielkiego narodu tureckiego. Jednocześnie był politykiem konserwatywnym, bardzo eksponującym to, że on i jego rodzina są wierzącymi muzułmanami. To się musiało podobać tureckiej prowincji, a jednocześnie postawił na rozwój gospodarczy, na inwestycje. No, w tej chwili taka ciekawostka, przemysł zbrojeniowy, chluba współczesnej Turcji, skupia 20 razy więcej pracowników niż to było kilkanaście lat temu, w pierwszych latach jego rządów. Jeszcze na sam koniec, panie pośle, pytanie o NATO i Pakt Północnoatlantycki, bo Turcja no, chciała zablokować, czy zablokowała, rozumiem, że to był element negocjacji wewnątrz Paktu Północnoatlantyckiego, ale zablokowanie kandydatury Finlandii i Szwecji, no wydaje się, że stawia Turcję poza blokiem państw zachodnich. No, Turcja jest częścią Eurazji tak naprawdę, w gruncie rzeczy, w sensie geograficznym, tylko niewielki kawałek Turcji to znajduje się w Europie, większość w Azji, ale jest to państwo o aspiracjach europejskich i takim poczuciem, że są częścią Europy. Pan pytał wcześniej o źródło siły Erdogana, no także on zerwał z tymi negocjacjami z Unią Europejską na kolanach, bo tak to Turcy odbierali. W zasadzie te negocjacje zostały zamrożone, bo Unia wtrącała się we wszystko, wewnętrzne sprawy Turcji. Pytałem się bardziej precyzyjnie o negocjacje w sprawie paktu. Przechodzę. Otóż dla NATO Turcja jest bardzo ważna. Jest częścią tej wschodniej flanki, bardzo dobrze współpracuje z Polską i z Rumunią, tworząc taki swoisty trójkąt wschodniej flanki. Natomiast, żeby było jasne, nie chodziło Erdoganowi wcale o kwestię zablokowania Finlandii i Szwecji. Zresztą na Finlandię już było zielone światło, jest zielone światło. Oni się dogadali z Helsinki i Ankara. Zablokowanie Szwecji wynikało z tego, że rząd w Sztokholmie bardzo wspiera kurdyjskie organizacje, a tutaj no, Turcja jest na kursie kolizyjnym z Kurdami bardzo zdecydowanie. Bądź co bądź Kurdowie, jeden z dwóch największych narodów świata obok Tamilów, bez państwa. I ja uważam, że obojętnie kto te wybory wygra, po wyborach nastąpi zapalenie zielonego światła dla akcesu Sztokholmu
do NATO, ale jest tak, i to chciałem powiedzieć wyraźnie, że mówi się w kuluarach kwatery głównej NATO, coś o tym wiem, że tylko dwa państwa NATO prowadzą tak naprawdę zupełnie niezależną politykę w ramach paktu. Mówi się o Francji i o Turcji, bo Turcy rzeczywiście potrafią postawić się Amerykanom. Ja nie uważam, żeby kończąc, to jest integralna część paktu północnoatlantyckiego, a te gry ze Sztokholmem i krócej z Helsinkami miały wymiar no, bardziej wewnętrzny, wyborczy i chodziło o Kurdów. Zobaczymy w takim razie już w niedzielę, jakie będą wyniki wyborów, a potem jak zmieni się polityka Turcji. Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za ten komentarz. Dziękuję. Kłaniamy się pięknie. A my za moment przeniesiemy się do krajów nordyckich. Grzegorz Schiele będzie naszym gościem z Oslo, ale będziemy mówić dużo o Szwecji.